Cześć kochani, nazywam się Karina Pilaczyk i jestem profesjonalnym kierowcą driftingowym. Jak mówię ludziom, że jestem kierowcą driftingowym, to wiele osób widzi mnie od rana do wieczora siedzącą w samochodzie i jeżdżącą. A tak w rzeczywistości nie jest. Ja bardzo dużo czasu spędzam na różnych spotkaniach, konferencjach, wywiadach i postanowiłam Wam to pokazać. Nagrałam cały tydzień swojego życia, więc zobaczycie, jak bardzo intensywnie jest w moim życiu, co ja robię. To jest materiał sprzed 2 miesięcy, dlatego wydawałoby się, że taki okres kwarantanny jest męczący, biorąc pod uwagę, że cały czas gdzieś działam, biegam, ale tak nie jest. Ja też mam bardzo dużo pracy przy komputerze i faktycznie ten czas teraz nadrabiam przy mailach. Jeżeli macie jakiś fajny pomysł, jak spędzić ten czas w domu, co fajnego i konstruktywnego zrobić, to napiszcie w komentarzach. Myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Słuchajcie, zapraszam do oglądania materiału i przede wszystkim do komentowania. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania i przede wszystkim najważniejsze, kolejne materiały są już w kolejce do montowania, więc chciałabym go zrobić tak, jak byście chcieli. Natomiast dla wszystkich osób, które będą aktywne, które będą komentować, które będą dawać swoje uwagi, będziemy robić oczywiście różne konkursy, będziemy rozdawać nagrody, więc warto. A tymczasem zapraszam do oglądania. O, okej, to na zwolniony. Jeszcze raz. Jak? Już? Tak. Mamy to! Dubla piątki kręcili. Nie ma to jak spontaniczne. Tak, spontaniczna piątka. Słuchajcie, jestem właśnie na siłowni i zaraz będziemy ćwiczyć. Adrian obiecał, że będę wychodzić stąd na czworakach, więc nie wiem, czy się cieszyć, czy nie. Kilka osób mnie pytało o to, dlaczego jestem na siłowni, skoro biegam codziennie rano. Ja uważam, że w ogóle rozmowa ze specjalistami i praca ze specjalistami jest mega ważna, a przyszłam na siłownię dlatego, że potrzebuję wzmocnić górne partie ciała, do kierowania oczywiście, do driftingu. I no i słuchajcie, szczerze sama nie wiem, jak to zrobić tak, żeby było dobrze, żeby rzeczywiście pracowały mi plecy, żeby pracowały mi przez całe ręce, w związku z czym przyszłam tutaj popracować ze specjalistą i stąd jesteśmy właśnie na siłowni i pracuję z Adrianem. Kochani, przed chwilką na siłowni, a teraz biegnę na spotkanie, więc wszystko w pędzie, ale się przynajmniej coś dzieje. No to właśnie wyszłyśmy po spotkaniu i bardzo fajne było spotkanie, na którym ustalaliśmy szczegóły odnośnie eventu dla klientów danej firmy, dla partnerów danej firmy. Ustalaliśmy szczegóły oczekiwania. Bardzo, bardzo miłe spotkanie i bardzo produktywnie spędzony czas. A teraz lecimy na kolejne spotkanie. Ale teraz będzie fajnie, bo będzie już bardziej modowo. Znaczy wcześniej też było fajnie. Bo ja lubię takie spotkania. Zawsze jest fajnie. A w ogóle poniedziałki są fajne. Słuchajcie, a teraz idziemy na przymiarki, ponieważ niedługo odbędzie się bardzo fajny pokaz Fundacji Spełnionych Marzeń. I z tej okazji idziemy poprzymierzać ciuchy, ubrania, żeby ładnie wyglądać na tym pokazie. Oh,
No, to mamy dzisiaj wtorek. Wczorajszy dzień zakończyłam koło północy, ponieważ po spotkaniach wróciłam do domu i usiadłam, żeby robić jakieś wywiady, maile, prezentacje, oferty. No i skończyłam koło północy. Potem wstałam o godzinie 6 rano, znowu żeby pobiegać. Potem pojechać do fryzjera i zaraz jedziemy, żeby nagrywać spot dla policji. Więc ten dzień też będzie pracowity, ale przynajmniej się coś dzieje. Przygotowania, no to trzeba upływać. Jedziemy na miasto. Zaprowadzić porządek. Sin City. Jak szybko, to nie na drodze, ale na torze. Bezpiecznej podróży. Karolina Pilarczyk. Właśnie skończyliśmy nagrania z policją i dla policji. No i dokładnie jak w filmach z Jamesem Bondem. Skończyliśmy zdjęcia i się rozpadało. No, dzień się jeszcze nie skończył, jest godzina 19, jedziemy właśnie na ostatnie spotkanie biznesowe, które się pewnie skończy gdzieś koło 21-22. Ale ja to lubię. Naprawdę, słuchajcie, robienie czegoś, co się kocha, super. Można pracować 24 godziny na dobę. No i kolejny przykład na pozytywne myślenie, słuchajcie, bo nie ukrywam, że zawsze jestem blado biała i dostaję gorączki, jak muszę zaparkować w Warszawie gdzieś w centrum, ponieważ zawsze to był rytuał półgodzinny. No i koleżanka powiedziała: Karola, myśl pozytywnie, jak pomyślisz, będę miała to miejsce, ono będzie czekało na mnie, to ono będzie czekało na ciebie. I ostatnio, słuchajcie, co wjeżdżam do centrum, to myślę, luz, będzie czekało na mnie to miejsce. I wiecie co? W takich miejscach, w których nie powinno być miejsca, zawsze jest zatkane do granic możliwości, faktycznie pod samym wejściem mam miejsce. No, powiem wam ewenement, ale kolejny przykład, że pozytywne myślenie naprawdę się sprawdza. No, to jest godzina 23, właśnie skończyliśmy spotkania i właśnie jadę do domku. Spotkania były super, bardzo fajne, bardzo ciekawe. Myślę, że coś fajnego też z tego będzie. Nie ukrywam, jestem zmęczona, ale też i szczęśliwa. Czas położyć się spać.
Słuchajcie, jest godzina 5 rano i właśnie musiałam wstać, ponieważ wczoraj wróciłam bardzo późno, cały dzień nie było mnie praktycznie w domu, a muszę wysłać jeszcze kilka maili i lecieć na spotkanie na godzinę 8 rano, więc oczywiście obowiązkowo spacerek z pieskami. Teraz nie po lesie, bo po lesie to bym sobie połamała nogi, więc biegam sobie tutaj po okolicy, ale tak, wstawanie o 5 rano, czy nawet wcześniej o 4, to jest dosyć duża norma. Potem jak się jeszcze położyło około północy. Więc teraz biorę się za bieganie z pieskami, a potem do roboty. To ja jestem już po spotkaniach, teraz jadę do radia na audycję, ale jeszcze przy okazji pokażę Wam, bo też nie ma tutaj tak zwanej miękkiej gry. Słuchajcie, żeby było tak miło i przyjemnie i żeby uatrakcyjnić dzień, to popsuła się pogoda i to bardzo się popsuła pogoda. Do tego wszystkiego złamał mi się obcas. Zaraz Wam to pokażę. A jak widzicie, cały czas się uśmiecham szeroko. Humor mi dopisuje, nie ma co się denerwować ani na ten obcas, ani na tą pogodę, która jest obrzydliwa. Jeździ się po Warszawie w tym momencie naprawdę ciężko, ale ja się nie będę tym denerwować, po prostu przyjmuję to, co jest, z uśmiechem na twarzy, no i działam dalej. A ja sobie już wchodzę do radia. Jesteśmy, słuchajcie, już w studiu i zaraz zaczynamy, prawda? Zaczynamy. Tak, zaczynamy za chwilę. Więc... Chcesz słuchawki? Nie chcę słuchawki, bo potem słyszę siebie podwójnie. Dobra, i... ja lubię. A mój głos jest taki głupi w tym. Kontroluję sytuację. A ja nie lubię siebie słuchać. Dobra, kochani, zaraz zaczynamy. Pozdrawiam! No, kochani, to właśnie wyszliśmy, zakończyliśmy audycję w radiu, w Net Radio. Było mega fajnie, mega sympatycznie i ja teraz już lecę na kolejne spotkanie. Dzień dobry, kochani. Czwartek, czwarteczek. Co to oznacza? O, dzień dobry. A, cześć, kochana. No właśnie, to oznacza, że jesteśmy na siłowni, w fajnym składzie. No idziemy zaraz trenować. Jak się czujesz? Taki, jak duży. Jestem duży. Mocny, silny, spocony. Wszystko jest. Słuchajcie, magia kamery. Przed chwilą jęczał i płakał. Wzięłam go przed kamerę i od razu... I od razu taki silny i taki fit. A tak Mariusz ćwiczy. Ukryta kamera. 191, 192. O. Nie na ćwiczenie. No to jestem właśnie po treningu, endorfiny podniesione, jest mi bardzo dobrze i mogę kontynuować dzień. Słuchajcie, jestem właśnie po treningu. Było jak zwykle fantastycznie, nogi jak z waty, ale teraz właśnie pędzę do piesków w schronisku, więc podjechałam, żeby kupić jakieś kiełbaski, jakieś frykasy dla nich. No i idę, żeby je trochę pomiziać, żeby z nimi przez chwilkę pobyć. Niestety mam mało czasu na to, dlatego że kolejne spotkania, kolejna telewizja, kolejne wywiady, a potem event wieczorny, więc wszystko w biegu. No i jeszcze muszę się moimi bąbelkami zająć, więc to też jest bardzo ważne. Więc wszystko w biegu. Ale no tak to często wygląda, więc lecę dalej. A tutaj oczywiście moje bąbelki też są ze mną zawsze. Tu jest Kilcia, tu jest Borysek. Muszą być wszędzie ze mną.
Właśnie weszłam do schroniska i wypuściłam moje bąbelki malutkie. Śliczny, śliczno to moja. Malutka, Silcia, Silcia. Na moje. Jeszcze teraz coś przygotuję. Dudki i to moje piękne dwa. Śliczne już, kochany. No dobra, to ja się biorę w takim razie za rozpieszczanie bąbelków i... No, i się zajmę wszystkimi pieskami, nie tylko moimi. Powypuszczam je, żeby one sobie tutaj troszeczkę pobiegały, dam im frekasy. No i tak to spędza się czas tutaj w schronisku. Zobaczcie, ważne jest też dać im trochę ciepła, pogłaskać, popieścić, one tego bardzo potrzebują. No to już słuchajcie, wyszłam ze schroniska, ponieważ muszę zaraz lecieć na kolejne spotkania. Oczywiście chciałam być troszeczkę krócej, ale wyszło jak zawsze, więc myślałam, że około 12 będę w domu, a tymczasem jest już dużo po 12 i muszę jeszcze wyprowadzić swoje pieski, więc pędzę, aczkolwiek bezpiecznie, na drodze oczywiście, ale staram się, muszę się szybko dostać do domku, wyprowadzić pieski. No powiem Wam, takie spotkanie w schronisku jest zawsze trudne, ponieważ z jednej strony te pieski są takie cudowne, takie kochane, dają tyle ciepła, a z drugiej strony jak się opuszczę to schronisko, to jest to niefajne. To ja już jestem w superstacji, która właśnie zmieniła siedzibę. No i jesteśmy w budynku Polsatu. Nowe miejsce, super, nowe studio. Wow. No i będziemy się zaraz malować. Ta kobieta mnie tak pięknie umalowała. Zobaczcie, jak śliczne wyglądam. Skromna, skromna. Nie, jest bardzo ładnie i zaraz wchodzimy do studia. No, to właśnie wyszłam z superstacji, gdzie rozmawialiśmy na temat przekraczania prędkości na drodze. Dlaczego ludzie to robią i czy potrafią kontrolować samochód i zachowywać się odpowiednio w ekstremalnych sytuacjach. Słuchajcie, no ja jestem bardzo brutalna w tym temacie, ponieważ niestety moje doświadczenie i moja obserwacja pokazuje, że mało osób potrafi zachować się w ekstremalnych sytuacjach. Dlatego ja jestem tak bardzo przeciwna przekraczaniu prędkości na drodze. Naprawdę trzeba myśleć nie tylko o sobie i o tym, że jesteśmy świetnymi kierowcami. Okej, możemy być świetnymi kierowcami, ale musimy pamiętać o tym, że są też inni użytkownicy drogi, którzy mogą zachować się w sytuacjach, mogą zachować się w sposób nieobliczalny i dziwny, tak? Więc niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich rzeczy na drodze i stąd uważam, że nie powinno się jeździć szybko. Na drodze oczywiście, bo na torze absolutnie zapraszam. No, a ja jestem już, słuchajcie, u Piotrusia. Przygotowujemy się właśnie do wieczornego wyjścia, więc Piotruś robi mnie na bóstwo i będzie robił jakąś metamorfozę. Właśnie tak patrzę tutaj, zerkam na niego, jest koło mnie i patrzę, co on tam kombinuje, co on tam szykuje. Więc no zobaczymy. Ja mu w pełni ufam, więc nie wnikam. Zobaczę efekt końcowy. Kochani, no to pokazujemy Wam dzisiaj efekt finalny następnej metamorfozy Karoliny. Jesteście ciekawi? To ona. Ta-da! Dużo osób mówiło, że powinno mieć różowe akcenty. Różowe akcenty są. A poza tym. Co? No tak pikantnie trochę, lateks. No to co? Widzimy się bawić. Thank you.
piąteczek piątunio. I wcale nie cieszę się z piąteczku, dlatego że idzie weekend i będzie koniec tygodnia. Nie, ja się cieszę bardzo, ponieważ miałam super tydzień, będę miała super weekend. Oczywiście będzie pracowity, czyli taki jak cały tydzień u nas to nie ma, nie ma znaczenia, czy to jest poniedziałek, wtorek, środa, sobota, niedziela. Każdy dzień jest pracowity i każdy dzień jest mega fajny. No a teraz słuchajcie, jadę właśnie, jestem znowu sotę zupełnie, więc jadę do telewizji na wywiad, tym razem po angielsku, pomimo że jest to telewizja polska. I no i oczywiście wtedy mnie panie uczeszą ładnie, żebym wyglądała. No to wyszłam właśnie po wywiadzie i fajnie, bo wywiad był w języku angielskim, więc możemy go pokazywać dosyć szerokiemu gronu ludzi. No a teraz, słuchajcie, wracam do domku i przygotowuję się do wylotu do Włoch. Ma być tam 15 stopni, słoneczko, więc zapowiada się naprawdę super weekend. Kochani, to doleciliśmy do Turynu. Jesteśmy na miejscu. Teraz czas odpocząć. Idziemy do hotelu właśnie i no i jutro się dopiero zaczyna zabawa. Maryszek, jak? Zadowolony? Ciebie tam nie widać za bardzo. A tutaj mam jaką niespodziankę? Ta-dam! Marysiek, cieszysz się, że będę jeździła BMW? Bardzo, nie swoim. Możesz istro mocno jechać, mocno. Ale silnik jest mocny, tak, znaczy słuszny silnik jest, także spoko, zobaczymy. No jedyny słuszny, LS. Oczywiście lajkujcie i komentujcie. Bardzo jestem ciekawa Waszej opinii, Waszego zdania. No i przede wszystkim dajcie znać, czy tak długi materiał jest łatwy do obejrzenia. Słuchajcie, kolejne materiały czekają w kolejce, dlatego chciałabym je tak zmontować, żebyście z przyjemnością je oglądali. Dajcie znać, co o tym myślicie. No a przede wszystkim w dobie obecnego siedzenia w domu, tak żeby coś się działo, będzie dużo konkursów, głównie dla tych, którzy są aktywni na tym koncie. Zapraszam do oglądania.